Kasiemka, siemanko, kolanko. Słuchajcie, Antoś miał o 11:25 zdalne nauczanie się zaczęło. Gdzie ty z tym idziesz, Justyna? Justyna, to jest twoje minizo! I przed tym... Przed tym zdalnym czytał książki, kawałek, bo tam jeszcze zbiera podpisy, ile przeczyta i ten... nie wiem, Antek, co, wy będziecie mieć jakieś nagrody za to, czy co? No, niby jakieś mamy. O, to czyta. Zdanie napisał i po tym wszystkim poszłam mu robić szybkie jedzenie. Pankejki! Pankejki! Antoś sobie pankejki wyciągnął drogi. Ułożył drogi. Samochody wyciągnął. Justyna, i co? I musiał już przychodzić na jeść, a później na zdalne i to tak stało, myślał. Antek miał taki chytry plan, Antoś, nie? Że będziesz miał długą przerwę, wszyscy pójdą jeść, a Antek zostanie i się będzie uczył, ale się nie udało, bo te przerwy były bardzo krótkie. I oczywiście jak wyszłam po Justynę do przedszkola, to się okazało, że Antosiowi się rozłączyło i dzwonił do mnie, nie mógł sobie poradzić, ale się okazało, że chyba im wszystkim się rozłączyło. Później pani drugi raz się podłączała do nich. I Antoś, powiedz, jak ci się podobało na zdalnym? Mama, zobacz, złodziej jedzie. Antoś, jak ci się podobało na zdalnym? No dobrze było. Tak? Ale wolałbym normalnie. Zawsze tak myślał, że te zdalne jest takie super, że on sobie będzie może grał albo coś. A tu kontrola rodzicielska jest i co? I mu się nie udało. Siemanko, siemanko, witamy się wszyscy z wami, kto już tutaj zdalnych. Mam nadzieję, że już wszyscy skończyliście. Słuchajcie, my jesteśmy dzisiaj bez taty, ale chyba jutro do nas wróci i będzie zabawa z tatą. Właśnie, a gdzie mama będzie? Jakie macie? Benzynowa? Może a właśnie, ty, a my kiedyś tu będzie. Aha, okej. Okay. A tu będzie sprzedawca samochodów. O, salon. Ostatnio jechaliśmy z Brzeźna chyba, nie? No. I taką zrobili teraz taki wielki salon Audi. Audi kolekcją, czy tam selekcją zdań było napisane. No. Antoś, robimy też pole? Co? Robimy pole? Traktory? No, tylko... A co te miszki wielkie tam robią? No bo to jest... Justynka ma, powiedziała, że chce mieć zoo, no i tam jest takie mini zoo. Farmer Krzysztof, bardzo nam przykro z tego powodu. Jeszcze, jakiego? Wszyscy psują samochód. Moja prababcia ostatnio umarła. Mój stary ma Audi A8. Jaki stary? Tata. Ty. Mama. Znaczy tutaj kolega napisał. Antoś, a gdzie jest mechanik? A gdzieś był nasz mechanik z brudera? Mam śmieciankę. Tu jest mechanik. Masz mechanika? To chyba nie jest mechanik. Antoś mówił, że to... Nie, to jest twój kamper. Zawsze. Dobra, mój kamper. Bo ty zawsze chcesz jeździć. Zobaczcie, Antoś tutaj ma dźwig, który dostał pod choinkę. Trzeba uważać, bo czasami się gąsienice mogą ściągnąć. Justyna coś o tym wie, bo się ostatnio przeraziła i wołała mnie na pomoc. Trochę tutaj podciągnę, bo widziałam, że się te... Tutaj są takie dwie gałeczki do sterowania, takie dwa pokrętła do podnoszenia i obniżania i tutaj do podnoszenia linki. Jest tutaj taka mała łyżka. Przepraszam, ja muszę iść w kupę. Dobra, poradzisz sobie? Tak. Jak skończysz, to mnie zawołaj. Ja sobie poradzę. Pod tarciem. Antoś tutaj znalazł dla Justyny, ale to chyba będą za duże, nie? W tych drogach. W ogóle... Nie, no ten będzie za duży. On mówi, ale w ogóle on... do pola. Mówimy o takim John Deere. On jest brytański. Czekaj, czekaj. Słucham? Jeszcze nie, za chwileczkę, dobrze? Ale chodzi mi o to, czy próbowałeś nad takimi kołami gumowymi jechać? A nie, myślałam, że mogą się gdzieś tutaj podciągnąć. Słucham? Dobra, pobawisz się z Antosiem.
Mama, pozdrawiam szanowna pani miłej kawusi. Mama, dzięki, również pozdrawiam makawy. Już o tej porze nie piłem, żebym mama, mogła spać. Ojeju, gdzie? Zobacz, ten jaki gigant jest, co? Wjeżdżam. Co tam, słychać już w nowym domku? Nie, mamy teraz, wynajmujemy mieszkanie, o klucze oddaliśmy ze starego dla nowych właścicieli, niech im się dobrze mieszka, a my musimy wynająć, no bo dom to na razie fundamenty i będziemy musieli się przeprowadzić drugi raz. Zobaczcie, tutaj pokażę wam, się pytaliście jak to będzie u nas wyglądać, zostawiliśmy nasze białe regały z Ikei, tata przyniósł. Po długim zastanowieniu, bo tata pierwszy chciał wziąć te regały białe. Ja mówiłam, żebyśmy się zastanawiali, czy warto, bo czy te przecież brudery nam nie wchodzą i dużo by zostały. Czekajcie chwilkę, bo muszę do syna na chwilę podejść i zaraz wam tutaj wszystko pokażę i opowiem. Ja może pojeżdżę. Dobra, a ja muszę Justyn tutaj podejść. Czekajcie, poczytam komentarze szybko. Dobra. Gdzie one tu są? O. Już czytam czat. Mam pytanie. Czekaj. Mama. A to zostaw to proszę. Dobra, już. To ja się pobawię. Mama, o nie, wjechał na twojego kampera. Jak na mojego kampera? No bo to jest złośnik. Złośnik traktor on się nazywa. Ujajnie. Ja się mówił. Tata mi sam mówił. Tata mi się... Słuchajcie, Justyna chce wam mam powiedzieć, mam. Co tata zamówił Justynie na bal karnawałowy, no. A wiecie? Tata... Zamówił był? Na... Strój Sztuki Magii! Sztuki Magii, brawo! Antoś, a ty? Ja chciałam kombinezon. Antoś, kombinezon Joskina chciałeś, nie? Ale słuchajcie, my się patrzymy, a na stronie tata znalazł, że był do 10 lat, a Antek już ubrania nosi bardziej na 12 i trzeba będzie poszukać. No ale nie teraz, dobrze? Pierwsze będzie kolacja, a później będziesz mogła użyć Antosia pasty, jak ci pożyczy. Pożyczę jej, pewnie. Jestem taka duża, ja po prostu boję tej pasty starej. A ile ty masz lat, że jesteś taka duża? 3,5. A, bardzo dobrze. A Antoś ile ma lat? 4. Nie, więcej. 5? Jeszcze więcej. 6? Jeszcze więcej. 6! 7! Już prawie 7,5. No i słuchajcie, ja powiem wam o tych regałach i ja tatę namówiłam, żebyśmy spróbowali z piwnicy ten regał, czy będzie pasować. I zobaczcie, ile bruderów powchodziły i książki przede wszystkim, bo przy tym książki mieliśmy na półkach leżące. Tata tutaj zabezpieczył, pachnie, wygląda to super, ale to... Nie mieliśmy innej możliwości, wpadliśmy na pomysł, że spróbujemy folią stretch, żeby nam te brudery nie wypadały. To i tak jest, mówimy przejściowe i ten, i tak samo książki, żeby się nigdzie tam później dzieciaki nie kładły i nie szukały tych zabawek, ani mama, książek. Tam jest ten regał z Siku, z Lego. Książkę? Później ci przeczytam, bo Justyna dzisiaj dostała książkę. No i co? O, zobaczcie. Kuchnia Justyny, farma. Antosia, tutaj były zajęcia, więc książki czekają. Tutaj jest stanowisko. Jutro, Antosia, od której zaczynasz? Od 9. Od 9.
przy okazji, jak tata łóżka przewoził, bo musiał tutaj odkręcić. Przeczytasz? Dobrze, ale to później. Tata rozkręcił całe łóżko, nie Antosz? No. I przedtem w tamtym mieszkaniu drabina była z tej strony, a teraz zdaliśmy odwrotnie i jest tutaj dużo więcej miejsca do zabawy. Tylko, że przedtem nie było miejsca, bo było biurko, nie? I dlatego nie miałeś tam drabinki. W ogóle to by było w oknie ta drabina, a tutaj jest jednak... Ale mama, w ogóle też tam nie było miejsca, bo biurko w ogóle... No to właśnie o tym mówię. Musiała być ściana w ogóle. I zobaczcie, te regały są szersze tutaj. Oj. I całe traktory wchodzą, nie? O. I tak samo w farmie jest jeszcze dużo, także zrobiło nam się tak jakby więcej miejsca na brudery, bo jeszcze na podłodze sobie stoją. Ja przeczytam czat i tutaj wracamy. Mama, chcesz mieć poszaka? Siemka, mam pytanie, czy YouTube usunął łapki w dół? Nie wiem, to chyba pytanie do tego, do YouTube'a. W Sylwestra był pogrzeb. Oj, to przykro. U mnie na Sylwestra to fajerwerki latały. A co będziecie robić? Kiedy? Teraz? Teraz się bawimy. Później będzie sprzątanie po zabawie. Później będzie kąpanie, kolacja, potem bajeczki. Potem będzie znowu sprzątanie po zabawie? Nie, no już dzisiaj nie. Antoś na danych Minecrafta gra. A gdzie tam? Tutaj. A on tak sobie wyobrażał, jak w tamtym roku opowiadaliś, nie Antoś? No. Że będzie tutaj... Co on też tą drogę postawił? Żeby na dwa monitory, że gracie i w ogóle. A to się okazało, że tutaj jednak mama sprawdza, nie? A tutaj kolega w tamtym roku pisał, że się okazało, że mama wróciła na zdalnych, nie? I zobaczyła, że on gra zamiast się uczyć i dostał szlaban. Także na całe szczęście mamy tutaj rządy jeszcze nad Antosiem. Możemy kontrolować, co się dzieje. I tak sobie ogarnia, radzi. Co Antosiu się stało z tą prasą? Coś tutaj Antoś próbuje, widzę, walczy z prasą i walczy. I się coś nie udaje. O, udało się. Nie zacięło. Farminga, no słuchajcie, ostatnio jak się, jeszcze przed przeprowadzką, jeszcze w tym starym mieszkaniu, coś się zaczęło dziać. Co, udało ci się? Z internetem. Tata resetował ten mobilny, co mamy. I niestety ciągle coś przerywało. Nie, Antosz? No. I ostatnio to wiecie, że nawet nic nie grał. Bloomsy sobie włączyły, na tym się skończyło. Dlatego dzisiaj to już nawet nie brałam jego. O, dołączyłam, Antosz. Nie brałam, nie korzystałam z mobilnego, tego z Wektry. O, Justynka ma też busiki. O, Antoś, to może ten, bo widzę, Antoś sobie tutaj przygotował. Siku mniejsze. A ten dostać przesyłki. To chyba tam strój pszczółki Mai dostarczy. Z salonu samochodowego i na przykład mogę przewozić. O, zobaczcie, Antoś robi dostawę. Bo to ten jest dostawy. Ten jest Antek za duży. Musielibyśmy to jakoś rozplanować inaczej, a widziałam, że. Co? No. Oj, czekaj, bo to czasami wypada. Siema, Antoś. Siema. Jak teraz prezentuje się stanowisko komputerowe? Słuchajcie, ja będę ciągle biegać zamiast ten. Zamiast się tutaj bawić, ale jeszcze pokażę wam, jeszcze nie jest dokończone, urządzone. A w ogóle ten joystick był w skrzyni chyba. No oczywiście, są dwa monitory. Czekajcie, zaświecę tu światło. Tata, ja się śmieję, że jest jak profesjonalny, teraz ma mikrofon, zobaczcie tu. Dwa monitory, klawiaturka, o, słuchawki powiesimy tu. Kupiliśmy ostatnio Media Markcie taką kamerę. Nie wiem, czy dobra, nie próbowaliśmy jeszcze. No i praktycznie nic się nie zmieniło, nie? Tak sobie siedzimy. Jakoś ogarniamy temat.
My uważamy, że to jest takie przejściowe, że to jest chwilowe. Mamy nadzieję, że już następny rok, kolejny, będziemy wchodzić do naszego nowego domu. Ale powiem wam, że przeprowadzka z dwójką dzieci to jest jednak hardcore. Jak się kiedyś z Antkiem już wprowadzaliśmy, on to był taki maleńki, bo ostatnia nasza przeprowadzka była, jak Antek miał 2 lata skończone, więc jeszcze nawet żadnego brudera nie było. Kupiliśmy mu pierwsze siku zabawki i wtedy miałeś kombajn, Lexion, sieczkarnię tego Jaguara klasa i coś tam jeszcze. I to były nasze takie zabawki rolnicze, no i wadera miałeś ten. Tą wywrotkę. I tak, no to jakieś puzzle, no oczywiście dużo książek, ale nie mieliśmy tyle tych bruderów, a sama ja przede wszystkim... O ja! Ile przesyłek mam? Ile przesyłek masz? Tararara, komu nie dasz? A to źle dwo ciągnie. Aż go pomknął. Siema, Antoś. To jest wasz dom? Nie, to jest mieszkanie, które wynajmujemy. W Farminkę grajcie. No ja z Antkiem na pewno nie będę grała, bo ja w ogóle się na tym nie znam. Pamiętam, jak kiedyś tata chodził do szkoły i Antek miał pozwolone grać w weekend, też się okazywało, że jeszcze nie potrafiłeś zbytnio jeździć, nie? Na czym? Na padzie grałeś? Bo na klawiaturze chyba nie grałeś wcale, co? Nie. I zawsze wjeżdżał gdzieś i później nie mógł wyjechać i był aż płacz, łzy się lały. Ojeju, Justyna. I na tym się kończyło. Od tego czasu przestałam Antosiowi pomagać, bo jak mu pomagałam, to jeszcze gorzej wychodziło. Ojeju, Antoś, patrzcie, odpadło. To się pali. No Justyna, gdzie jest straż? Szybko, wsiadaj do straży. Tam jest straż. Tu jest. Mama, wiesz, że to jest 1,50 sędziowi. A to? To jest 1,87. No to tak to wygląda fajnie, ale ten, że tak no, naturalnie mi się wygląda, wydaje. Ktoś pali się, ktoś pali. Zaraz zobaczę jeden. Wyładować. Gdzie, tu? No. Na środku? Mama, ktoś się pali, ktoś się pali. Stresą. Nie no, żartuję. To ich stodoła. Jaka stodoła? Ty. Macie mama, jeszcze tą żółtą koparkę JCB. Mama, to się pali, to się pali. Mamy, ale to mamy kata, Antek, nie? Ten. A JCB to nam... O, Justyna, nie wow. Mama, to się pali. No to ugaś pali. Szybko, ugaś pożar, Justyno. Muszę oka. Ugasić busa. Uważaj, pali się, żeby cię nie poparzył. Nie, ale to ten się pali. Który się pali, Justyna? A ten Justyna ma tego takiego tylko do gaszenia. Prawda, Justyna? Tak. Nie, to jest mieszkanie, które wynajmujemy, nie? No. Przejściowo, mamy nadzieję, że na rok i na tym będzie koniec. Ja cały czas na zdalnych gram w Farminga 22, no zobaczcie. Ja bym nie pozwoliła, a po drugie taty nie ma, to już w ogóle nie ma przyzwolenia, nie? Tam są ludzie z domu, tak. Na zdalnych to się akurat zawsze gra. Szymon, powiedz mi, ile ty masz lat? Ja na zdalnych Minecrafta z kumplami gram. Pozdrawiam serdecznie Antosia, Justynkę i mamę. Dziękujemy, również pozdrawiamy. Ja mam 3 monitory. O kurde. O, to Antoś też kiedyś chciałeś mieć 3, nie? To tutaj taka baza po bokach. Aż. Kiedy jakiś live z Farminga? No właśnie, mówiłam, że ostatnio był problem z komputerem. Uwaga, przywodzę. Teraz nagrywam live, a przeważnie robimy z tego, z telefonu. No chyba, że z Farminga, no to tata dawał GoPro, chociaż ostatnio się wyładowała i... Justyna, ale już ugasił. O Jezu! Ja no widzisz, co ona zrobiło! Coś się pali! To dalej ten pożar leci. Uważaj, Antek, na Jundira. Siema, Antek! Cześć, Antek! Te powiadomienia mi się nie chcą działać. Pani Justyno, w tym wieku zabawkami się bawić? Pani Justyno!
No oczywiście, że tak. Justyna zawsze nam towarzyszyła w zabawie, prawda, Antosz? No. Ale Antosz mi powiedział. Antosz, my mieliśmy John Deere jakiegoś 1,80. A, tego mieliśmy, tak? I ten był w zestawie właśnie. A nie wiem, gdzieś kabina wypadła. Już nie będę szukać. Antoś mi tutaj powiedział, że ten jest 1,50. Tylko. A tu był rzeczywiście taki zestaw, tylko że gdzieś kabina tam upadła w pudełku. Jest, mamy ją na pewno. Bo te kabiny tak się nie gubią, nie? Bo my nie wynosimy siku gdzieś tam w piach, bo wiecie, wejdzie nam... No rzeczywiście, zobacz, jaka różnica. No tylko, że kabiny nie ma, nie? Ale aż tak dużo w górze by nie było. I on był na podwójnych, tutaj masz Jeepa. Ej, to Justyna, nie mów mi tego! Specjalnie. Dawaj z tej strony, ja ci pomogę poukładać. Nie kłóćcie się. Ale powiem wam, że się stęsknili dzisiaj za sobą, ale już ale powoli wraca do normy. Czekaj, bo mnie... Jak ktoś mnie będzie lubić, to jej nie to nie będziesz tęsknił. Patrzcie, to co, jedziesz? Weź mi Antek za przeoraj, czy co to, przegruberuj te pole. No bo tu jest mało miejsca. No ale nie zdążyłam zrobić. Film z fajerwerkami mam nagrane, tylko nie mam czasu, żeby usiąść do telefonu i go wrzucić. No właśnie, z tym czasem ostatnio jest trochę słabo, nie? Kupiłem ostatnio quad 350. O kurczę, daj znać, ile masz lat i jak się jeździ. O Jezu. Dobra, ja uciekam, miłego wieczoru, życzę pozdrowionka. Dzięki, również życzymy miłego wieczoru. No, pozdrawiamy. Rzuciłaś, gdybym... A ja 200, żeby was do mnie spalił od pożaru. No, Justyna, ugasiłaś już ten pożar? Tego tylko postawiłam ludzi na ziemi. Jak ludzi na ziemi? No ale musisz ugasić, szybko. Dawaj. Tyla, ty może do straży, to nie idź. Ja niedługo dostanę Farminga 22. O kurde, ale będzie grane. Teraz padam, dowodzenie. Powodzenia i miłego wieczoru. Na ręki również miłego wieczoru. Trzymaj się ciepło. Pa. Pokażcie Volvo z Brudera. Andy, gdzie jest Volvo z Brudera? O, ja ci nie pokażę teraz Volvo z Brudera, bo tata tam dał na samą górę. Dzięki, Antoś. To co teraz robimy z tym polem? Ej, dajcie znać, czy jest siewnik 1,87 jest, z Brudera. Ja widziałam. Nie z Brudera, z tego. Z siku. Jest. Zobaczcie, tutaj wam pokażę. Tu jest tak wysoko. Jest, ja tutaj mama, nie dosięgnę, ja musiałabym pójść na krzesło. Tak? Mhm. A w sklepie widziałeś kiedyś? Nie. Bo ja nigdy właśnie. W ogóle ostatnio... Słuchajcie, ja myślę, że może zrobimy wam kiedyś live'a, ale żebyśmy wszyscy, żeby tata też był, żeby w razie czego on podawał jakieś coś wysoko, bo ja tutaj później nie ogarniam. Justyna, nie przynoś krzesełka, kochanie. W ogóle ostatnio w moim Ursusie coś rozrusznik chyba się psuje, bo wujek go czasami piłuje jak żydgr. Mam nadzieję, że będzie działał. Antek, do której klasy, Antek? Justyna mi przyniosła krzesło, żebym sobie usiadła, tak? Antosz chodzi do pierwszej klasy. Przez fajerwerki w 2020. Sylwestra to prawie mój króliczek zdech. No właśnie, powiem wam, że w tamtym roku to, no jak mieliśmy tamte mieszkanie, o, Justyna się teraz usadowiła na drodze, to nam strzelali tak pod oknem, oczywiście dzieci się obudziły i nie spały chyba do drugiej, trzeciej w nocy w tym roku. Jezu! Już poszły. Co, znowu? No bo ja wchodzę na zakręty. O ja. Justyna, no weź tego, nie. Mam 12 lat, wspaniale się jeździ. No słuchajcie, my mam... Ej, o Antoś, zaraz ją wezmę, dobra? Mama, ona mi robi wszystko specjalnie. Ale ty, teraz to samo ci się rozpadło. Nie przez Justynę. Nie, co mu się rozpadło? Słuchajcie, no tata też tutaj planuje, że jak już będziemy mieć dom, to kład będzie, nie? Nie wiem, dla kogo będzie bardziej ten kład, czy dla taty, czy dla Antka. Pewnie będziemy wszyscy jeździć.
Toma22, Farminga. My kolekcjonerską wersję. Siema, Antek do której klasy, bo ja do drugiej. No Antek pierwsza. Elo, ja mam. Witam, witam. Chodzi o to, że wujek tak długo kręci na tym gąsku. Gąską siku. Gdzie Justyna ma pokój? No mają razem pokój, bo to jest wynajęte mieszkanie. To nie jest nasz dom. Dom się dopiero buduje, a my musieliśmy sprzedać mieszkanie tamte, żebyśmy dostali kredyt. Także mają razem. Zbytnio się dużo nie zmieniło. Znaczy pokój jest większy o parę metrów i to widać, bo weszła tutaj kuchnia Justyny, farma Antka, która stała w przedpokoju. Teraz ma powyciągane na zdalne lekcje, a to jeszcze sobie dzisiaj czytaliśmy. Biurko jest, most jest, bo odsunęliśmy, żeby nie było tak wszystko blisko okna. Antosia łóżko. Nie, nie, nie. Justyny łóżko jest. Faminga 19, bo tam nie. Justyny łóżko, czekaj. Tu jest Justyny wózek, klocki, linden. No mówię wam, ostatnio to mieliśmy mniej zabawy i przyznam, proszę cię, Antoś, zamknę. I przyznam się z ręką na sercu, że tak, dzieciaki dostawały więcej bajek, bardzo dużo bajek. A przez to, że nie oglądają to za często, za dużo, to po prostu nawet nie chciały oglądać w pewnym momencie. Justyna nam pomagała, Antoś czytał kalendarz, trochę mniej pomagał. Później się tutaj oburzał. I co? No i tak to wygląda. To jest szafa, komoda, tutaj są te półki na Lego, Siku. No powiem wam, że to dużo miejsca zajmuje, nie? Trochę tego Siku przybyło, a jeszcze znaleźliśmy w ogóle Lego, co kupiliśmy traktor. I zapomnieliśmy sobie o nim i będziemy go układać. Może się do was kiedyś na live podłączymy albo coś. Cześć Bruder Fan, pozdrowienia z trasy. Siemanko. Dzięki, również pozdrawiamy. Powiedz mi, gdzie jedziesz? Elo, muszę iść. Pa, pa, pa. A mój wujek ma też królika i wystrzelił 5 tych pudełek, albo nie umieściliśmy to w domu i jedno takie pudło, 16 taką w górę, 100 strzałów. O kurczę. Ile oni mają lat? Antoś ma 7, Justyna 3. No 7,5 i 3,5. Takie wielkie rondo. Dawno was nie oglądałam. Pokażcie mieszkanie. Słuchajcie. Tata będzie, tutaj pokażemy. My się musimy jeszcze do końca ogarnąć. Macie podwórko? No mamy balkon, ale balkon jest zastawiony rowerami, bo się okazuje, że nie ma tu rowerowni. Piwnica jest... nie jest dla naszego użytku. Także i rolitos, i rowery. I co tam, Antek, jeszcze było? Nie pamiętam. Ale kalendarz albo... Wader jest, ale wader to pójdzie do wujka, bo chociaż się ostatnio nim zbytnio nie bawili, ale myślimy, że już będziemy mieć ten nasz ogród i w ogóle to tam będzie zabawa waderem i tego nie będzie szkoda, nie? No. Muszę wolniej mówić, bo byś się źle wpisuje. Chodzi o to, że pudło, bo mieliśmy 15 strzałów, nieco ja gadam 19. Okej. Okay. Co Antoś ciągle układa? Powiem wam, że te drogi są fajne, naprawdę. Jak macie jakieś pieniądze albo chcecie, żeby... szukacie pomysłu gdzieś na prezenty czy coś. Wiem, że teraz to najbliższy w sumie zajączek albo jakieś urodziny, później dzień dziecka. No ale drogi warte, nie? Swojej no. ceny. Ale może mama... Pokażcie RX-a. Boże, RX, gdzie jest? RX, o. Tu jest. Słuchajcie, my też zaraz będziemy kończyć, bo mówię, ja jestem sama. O, Antoś, twoją ładowareczka. Justyna ją chyba przeniosła. Ja jestem sama, muszę później ogarnąć kolacja, kąpanie i te inne sprawy. O, mama, musisz się kąpać. O, Justyna się zrobiła taka dorosła, że się chce kąpać ciągle. Poczekaj, Justynka, sama nie. Muszę ci troszkę pomóc. Tutaj jest Erik. Jest za duży na te drogi. No ale tutaj chcieli zobaczyć Eriksa. Antoś, co powiesz o Eriksie? No fajnie. To też to jeden z tych większych bruderów. Mama, można powiedzieć. O ja, uważaj na Siku, zobaczcie. O, Justyna, Antek, miałeś pokazać tutaj. Kto to widzi?
Zobaczcie, on się tutaj tak skręca. Nie ma kierownicy, ale pod naciskiem, nie, Antosiu? Jak to się nazywa? Przegub ma tutaj taki. Drzwi się otwierają, maska się otwiera, ale nie tak dużo. No, co mi jeszcze? No, bo on tak też ma gąsienicę tak regulowaną. Regulowaną gąsienicę ma. I coś jeszcze kiedyś odkryliśmy z tatą. Jantoś mówił, że on to widział. No tutaj jakieś... Nie, to w Xerionie chyba. A, w Xerionie, okej. Okay. No i tutaj jakiegoś strzału nie ma, nie? Jest regulacja tylko tego... Boże, zaczepu, do góry, na dół. Mama, jest za zimno. Nic, za zimno? Fudelko jest. Mama. No to się połóż. A będziesz ze mną kopać węgiel? Ja myślę, że zaraz będziemy kończyć. Ojeju, ile tutaj ten? Co dostaliście na święta, bo ja mega rzecz. Powiedz, jaką mega rzecz, a my ci powiemy, że Antoś dostał siku. Antoś dostał jeszcze taki zestaw policyjny z taką grą planszową, jakby. Justynko, jeszcze chwileczkę poczekaj. Justyna dostała misię w pudełku, Barbie, taką laleczkę z konikiem do prowadzenia. A ostatnio ma fazę właśnie na Barbie i na... lalki. Na takie lalki, żeby można było je rozbierać i żeby ubranka najlepiej były, nie? A Antoś właśnie dostał siku. No powiem wam, że większą część z Antka listu ten święty Mikołaj spełnił i dzieciątko też. Bo co dostałeś? O, ten dźwig, bardzo mu się podoba. Nagramy wam może odcinek o tych rzeczach, co Antoś dostał, bo no trochę tego było, nie Antoś? No. A Antek ma zwierzę? Nie mamy, nie, słuchajcie, my chyba mamy wszyscy jakieś uczulenie, bo tutaj chyba były zwierzak jakiś, to aż byliśmy opchnięci cali. Ile jeszcze live? No zaraz skończę, bo już pół godzinki. Ja dostałam na święta fajną rzecz. No jaką dostałeś rzecz? Ja mam taki pomysł z ogródku sobie zrobić takie miniaturowe drogi, tam jeździć z traktorem na akumulator. O, fajna sprawa, tylko... Karol, bez przekleństw. Dobra, idę grać w FIFA. Ukraść radiowóz, wyciągać i od ludzi narkotyki i je sprzedawać. W FIFA? Elo, siema, bo ja mam królika. W RX jest kierownica ruchoma. A gdzie tata? Tata w pracy. Ile zabawek? O, dużo. Ja już idę, zaraz pewnie kuzyn będzie się zbierał na angielski, a chcę się załapać i na Minecrafta. Okej, okay, no to do zobaczenia. Antek, ja dostałem laptop. O kurcze, no to super. Akurat na zdalne jak znalazł, nie Antek? No. Justyna, jeszcze nie myj ząbków. Justyna taka nam się ostatnio zrobiła dorosła, nie Antek? No. Taka gra. Czasami mi się tam po prostu coś napisze, bo głosem pisze i to robi błędy. Okej. Okay. Angielski najlepszy język. Powiem wam, że dzisiaj Antek miał angielski. Ja tutaj zamknęłam drzwi, ale słyszałam, jak on ciągle gadał tam. Tak mocno uczestniczył w lekcjach. No. To zaczynaj się już rozbierać, że zaraz do ciebie przychodzę. Słuchajcie, my będziemy kończyć, bo Justyna bardzo chce się kąpać. I ona jeszcze... chce oglądać bajki. Nie, ona ostatnio tutaj chce się bardzo kąpać. Taka się samodzielna się zrobiła. Antoś się pobawi, ja pomogę. Zostawić się... mnie na kamerze. Kąpać? Nie, tutaj zamkniemy. To, nie wiem, nie obiecuję, może się nam uda podłączyć jutro albo pojutrze, nie? A jeszcze jest czwartek święto, piątek wolne. Ostatnio mieliśmy i tą przeprowadzkę, i zdalne. Antoś później nadrabiał, bo nie mieliśmy nawet jak. Chcieliśmy wam nagrać fajny odcinek, pobawić się z Kaszą i przy okazji nagrać wam odcinek, ale nie zdążyliśmy. Ale teraz mamy nadzieję, że sobie coś porobimy. Nie. Rozbiórka drogi. Antoś robi, że rozbiórkę drogi? Nie, jeszcze nie. Ale te drogi szybko się rozkłada, szybko się składa, można przerabiać, nie? Antoś, no. To trzymajcie się, życzymy wam miłego dnia. Mama, zobacz.
miłego tygodnia może, nie? No. Postaramy się do Was odzywać częściej. Takie nasze postanowienie. Noworoczne. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.